Kilometry są różne, w zależności od tego, z którego punktu ktoś startował. Dla mnie to będzie ponad 6 tysięcy, a dla niektórych może 4, może 4,5, ale na pewno wszyscy ponad 4 tysiące kilometrów przejechali. No i chciałbym na koniec powiedzieć, że celem nie było przejechanie trasy, że było odwiedzenie tych miejsc oraz celem było spotkanie się z ludźmi, którzy tam dzisiaj mieszkają, czyli przede wszystkim z Polakami, ale także i z Białorusinami, i z Rosjanami, z Łotyszami, z Litwinami, że zależy nam na tym, aby to była taka forma dotarcia do tych osób. No i jeszcze jedno, na pewno motocykle są wyjątkową formą turystyki, która zwraca na siebie uwagę. Czyli w Rosji naprawdę nas pytano, skąd jedziemy i dokąd jedziemy. Żaden autobus, ani żadna delegacja rządowa nie powoduje takiego poruszenia, ale jednak nawet taka grupa 20 motocykli jednak robi wrażenie i jakoś no, zastanawia ludzi. Wszędzie żeśmy byli bardzo też mile pozdrawiani. Naprawdę nie spotkała nas żadna przykrość. Żadna przykrość. Także chciałbym tutaj podkreślić, że rajdy na wschód i wyjazdy na wschód są warte kontynuowania. Myślałem na pierwszy, który i z panią dyrektor.